Jak wyglądała praca szczecineckich policjantów w ciągu tego minionego tygodnia? Czy to był tydzień intensywnej pracy? Zacznę może od wydarzeń na drodze, bo rzeczywiście tutaj dość dużo się działo. Zacznę może od nietrzeźwych kierujących, którzy mocno zaznaczyli swoją obecność również w policyjnych statystykach, ponieważ zatrzymań osób, które pod wpływem alkoholu prowadziły pojazd lub rower, odnotowaliśmy aż 8. Myślę, że na uwagę co do niechlubnego wyczynu należy tutaj przypomnieć zdarzenie z trasy Turowo-Szczecinek w okolicach miejscowości Miękowo. 53-letni mężczyzna poruszający się na motorowerze nie dostosował prędkości do panujących warunków. Po prostu jechał zbyt blisko poprzedzającego go auta. Auto marki Ford właśnie redukowało prędkość, ponieważ poprzedzający go pojazd zasygnalizował manewr skrętu w prawo. Kierująca rzeczywiście zredukowała prędkość, czego nie zauważył motorowerzysta, który wjechał w tył jej samochodu. Mężczyzna przewrócił się i doznał otwartego złamania małego palca. Z takimi obrażeniami trafił do szpitala. Mundurowi na miejscu szybko wyjaśnili, skąd ta późna reakcja. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie, więc za spowodowanie kolizji w stanie nietrzeźwości odpowie przed sądem. Kolejne wydarzenie dość tragiczne, a jeszcze większe straty materialne. Było to zdarzenie na terenie gminy Biały Bór. Tutaj 60-letni motocyklista nie zachował należytego odstępu, nie zachował należytej prędkości do panujących warunków i uderzył, najechał na tył poprzedzającego go Peugeota. W wyniku tego otarcia motocykl wsunął się pod nadjeżdżający z nadprzeciwka pojazd ciężarowy marki Scania. 60-latek z obrażeniami, z urazami wielonarządowymi został przetransportowany śmigłowcem do szpitala, natomiast na miejscu uległ spaleniu zarówno motocykl, jak również pojazd ciężarowy, więc straty materialne są tutaj bardzo duże. Tyle z wydarzeń na drodze, a wracając do wydarzeń kryminalnych, to muszę tutaj powiedzieć o zdarzeniu, które miało miejsce na terenie miejscowości gminy Borne, przepraszam, Biały Bór, a dokładnie Przybrda. Podczas wspólnego spożywania alkoholu młoda 27-letnia kobieta trzykrotnie ugodziła nożem w okolice klatki piersiowej 30-latka. Jak ustalili mundurowi, ci państwo bardzo dobrze się znają, mieszkają po sąsiedzku. Często zdarzało się tak, że wspólnie spożywali alkohol, czy też spędzali swój czas wolny. Kobieta została zatrzymana, miała 2 promile alkoholu w organizmie. Dopiero kiedy alkohol wyparował z jej organizmu, została przesłuchana. Niemniej jednak nie była w stanie sprecyzować i wyjaśnić, w jakich okolicznościach i dlaczego ugodziła mężczyznę trzykrotnie. Mężczyzna przed przyjazdem policji został zabrany przez członka rodziny do szpitala. Teraz pod nadzorem prokuratury prowadzimy czynności. Po wypisie mężczyzny, znając opinię lekarską, będziemy wiedzieli, w którą stronę i jaką kwalifikację prawną przyjąć. My będziemy starali się tutaj o artykuł 157, czyli uszkodzenie ciała powyżej dni 7. Kolejne wydarzenie kryminalne to nasi policjanci kryminalni wspólnie z policjantami z Wydziału do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą podczas wykonywania czynności służbowych w jednym z mieszkań na terenie miasta Szczecinek u 40-latka w piwnicy ujawnili worek nylonowy z zawartością tytoniu typu krajanka. Po zważeniu okazało się, że jest to aż 20 kg tytoniu bez akcyzy, więc mężczyzna tak naprawdę naraził skarb państwa na straty rzędu ponad 15 tysięcy złotych. W związku z tym 40-latkiem zajmie się urząd celny w Koszalinie, który będzie wykonywał już z nim czynności procesowe. Grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności. I zbliża się okres zbiorów na działkach, tak? To jest taki okres również, który sprzyja kradzieżom tych plonów, włamań do altanek. Czy ten problem już narasta? Właśnie, to jest dobry moment, żeby zaapelować do naszych widzów, ponieważ pojawiają się już pierwsze zgłoszenia o włamaniach na terenie ogródków działkowych. Myślę, że działkowicze powinni już pomału myśleć o tym, żeby przedmioty cenne i wartościowe
przenieść na przykład do piwnicy, którą częściej kontrolujemy i odwiedzamy, niż ogródki działkowe właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, kiedy te plony są już ze działek zebrane, albo po prostu pogoda nie sprzyja ku temu, by wypoczywać na ogródkach działkowych. O tym przekonała się również mieszkanka naszego miasta, do której, którą odwiedził pod jej nieobecność nieproszony gość. Rzeczywiście nieustalony na chwilę obecną sprawca z altany dokonał kradzieży, wchodząc przez okno elektrycznej podkaszarki, kosiarki i również walizki z narzędziami. Właścicielka straty wyceniła na kwotę 400 zł, a sprawcy grozi teraz nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Jaki był ten tydzień, czym w tym okresie zajmowali się strażnicy miejsc? W okresie ostatniego tygodnia strażnicy podjęli 116 interwencji w stosunku do 118 osób. Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 42 zdarzenia, z czego w 40 przypadkach interwencję podejmowali sami strażnicy miejsc. Z interwencji, o których warto powiedzieć, pierwsza miała miejsce 13 września około godziny 22:55. Patrol Straży Miejskiej podczas patrolowania ulicy Wyszyńskiego zauważył rowerzystę, który jechał całą szerokością ścieżki dla rowerów. Podczas kontroli rowerzysta miał bełkotliwą mowę, czuć było od niego ostrą wonię alkoholu, w związku z czym na miejsce został wezwany patrol policji, któremu przekazano rowerzystę. Jak się okazało, w wydychanym powietrzu miał prawie 2 promila alkoholu. 15 września strażnicy otrzymali informację o mężczyźnie, który wyszedł z jednego z ośrodków dla bezdomnych i nie powrócił do niego. Mężczyzna ten był chory. Podczas kontroli dworca PKP strażnicy znaleźli tamtego mężczyznę. Oczywiście został przekazany policji i dalej wrócił do ośrodka. 16 września 20:10 patrol Straży Miejskiej podczas patrolowania ulicy Piłsudskiego zauważył dwóch mężczyzn idących od strony basenu. W pewnym momencie jeden kucnął, zaczął farbą sprayu mazać po pojemnikach ustawionych tam na zbiórkę odzieży. Został wylegitymowany. Następnie śledząc drogę ich dojścia ujawniono kolejne miejsca, gdzie farbą sprayu niszczyli różnego rodzaju elementy infrastruktury miejskiej. 17 września około godziny 21:40 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał wezwanie na ulicę Poświatowskiej, gdzie grupa osób miała spożywać alkohol. Po przyjeździe na miejsce zostano wylegitymowaną czwórkę osób nieletnich, którzy zachowywali się tam w sposób zakłócający spokój i porządek publiczny i spożywający alkohol. Nieletni zostali przekazani policji. Także to były takie interwencje z ostatniego tygodnia, o których warto powiedzieć. Minął kolejny tydzień. Jak w tym okresie pracowali szczecineccy strażacy? Państwowa Straż Pożarna w ubiegłym tygodniu interweniowała 9 razy. 3 zdarzenia dotyczyły pożarów, natomiast 6 to miejscowe zagrożenia. Jeżeli chodzi o pożary, 13 września pożar pozostawionego garnka ze strawą w Bornym Sulinowie. 16 września to zderzenie dwóch pojazdów, motocykla i samochodu ciężarowego, które w wyniku wypadku stanęły w płomieniach. 17 września doszło do pożaru starego pnia drzewa w miejscowości Sucha, gmina Grzmiąca. Jeżeli chodzi o miejscowe zagrożenia, to 6 interwencji szczecineckich strażaków. 13 września to usuwanie gniazda szerszeni w pobliżu boiska w miejscowości Łubowo. 14 września to 2 zdarzenia. Na drodze krajowej nr 11 doszło do zderzenia dwóch pojazdów oraz usuwanie gniazda szerszeni w miejscowości Marcelin. W kolejnym dniu również 2 zdarzenia. Kolizja na ulicy Cieślaka oraz wypadek na trasie Dziki Sitno. 19 września jedno zdarzenie między Pietrzykowem a Wierzchowem. Samochód z nieznanych przyczyn ugrzązł na podmokłym terenie.